Tym razem zajmiemy się czymś, o czym już mówiliśmy wiele razy, ale w innym kontekście. I to coś to jest optional training. Już w poprzednich odcinkach parę razy używaliśmy tego, pokazywaliśmy, ale teraz mam nadzieję pokażę prawdziwą potęgę tej składni, przed czym nas broni. To jest taki sposób, żeby pisać mniej kodu, żeby ten kod był bardziej ekspresyjny, czyli mówiący taki, co chcemy osiągnąć, a nie jak to chcemy. Dużo rzeczy, dużo API i w samym Swiftie, i kiedyś w Objective-C, ale też takich związanych z networkingiem, być może zwrócić nam wartość. I wszystko, co być może, to w Swiftie nazywa się optional. To jest taki typ, który mówi nam, czy coś tam jest, czy czegoś tam nie ma. On po prostu owija jakąś wartość, nie wiem, liczbę w tą możliwość. Czyli mogę mieć liczbę 42 lub mogę jej nie dostać z różnych powodów. Nie przyszło z sieci, API, z którym pracujemy, i to już widzieliśmy takie API, na przykład słownik, gdzie możemy linijkę wyżej włożyć do środka pod jakiś klucz liczbę 42. Ale w momencie, jak wyciągamy, no to nie mamy tej gwarancji, że to 42 tam jest. I dlatego dostaniemy być może 42. I powoli sobie zbudujemy tutaj taki przykład, jak to działa, kiedy się to może przydać, jak to może brzydko wyglądać, jak to może ładnie wyglądać. To nareszcie, tajemniczy optional training. Tak. No, mam nadzieję, że po odcinku już nie będzie taki tajemniczy. Więc zasymulujemy sobie API do pogody. Bardzo lubimy pogodę. Pogoda jest bardzo ważna, bardzo interesująca, ale też taka bardzo intuicyjna. Wiemy, jak powinno działać takie API, więc nie będziemy wchodzić w jakieś szczegóły. Natomiast no, zasymulujemy sobie coś takiego. No już sama nazwa zdradza, że to będzie opcjonalne, ale no, będzie grubo. Więc zdefiniuję, że to moje API będzie w opcjonalnym słowniku. Kluczem w tym słowniku będzie string, natomiast wartością będzie opcjonalna kropka. W tym moim API mogę nie mieć, inaczej, mogę mieć temperaturę, ale mogę też jej nie mieć. No i skoro to jest kropka, to potrzebujemy jeszcze czegoś. I to coś to będzie wilgotność. Tak więc widać, że mam opcjonalny słownik z opcjonalną kropką, która może przyjmować opcjonalne wartości. Jak zapytam o typ tego cuda, to tu z prawej strony widać dużo lepiej te zagniażenia. Optional dictionary typu string i tutaj optional kropka, optional tuple i tutaj mam nazwane te parametry, po to, żeby łatwiej się później z tego korzystało. Zamiast wołać 0, 1, dużo lepiej to będzie, dużo bardziej czytelne, jeżeli to się będzie nazywać temperatura i wilgotność. Więc to jest ten nasz koszmarek. Trzeba przypisać jakieś dane. Okay, więc moje miasto to Białystok. To jest mój klucz. Białystok to mój klucz. Teraz potrzebuję tej kropki, która będzie zawierać temperaturę i wilgotność. 14 stopni. To tak wygląda, powiedzmy, rekord wpis w pogodzie. Jeżeli jest i są wszystkie dane, to zróbmy coś, czego nie ma. No, dla Warszawy dostaniemy tutaj nil, czyli to jest jakby ta część z tego naszego typu. Tu dostaliśmy nil, tudzież non. No i jeszcze jedno miasto. Bardzo gorące. I tym razem chciałbym, aby w Suwałkach wilgotność była nieco większa. Natomiast informacji o pogodzie, no niestety nam zabrakło. Takie mamy API. Tak więc raz brakuje nam czegoś, raz brakuje nam czegoś innego. I żeby często nie pisać nazw tych miast, ja sobie stworzę tutaj taką zmienną city, bo staramy się jak najbardziej po angielsku teraz używać rzeczy. Jest to troszeczkę bardziej pedagogiczne, bo w życiu się to tak spotka. I teraz powiedzmy, że chciałbym zdobyć informacje
o tym, jaka jest pogoda w Białymstoku. No i już pierwszy problem jest taki, że to nie są dane o pogodzie, to są być może dane. I wiemy, że istnieje coś takiego jak optional binding, no i z niego tutaj skorzystamy. Ta nowa nazwa to już nie będzie optional weather, tylko po prostu weather. Wszystko, co jest między tymi nawiasami, będzie mogło używać tej nazwy. Natomiast jeżeli to się nie wykona, wiemy jedno, że nie było danych o pogodzie. Może, żeby pokazać, że to w ten sposób działa, na razie przypiszemy tutaj nil. To zakomentuję, pobiegnę. Zabrakło danych o pogodzie, pobiegła nam ta linijka, tutaj akurat 20, brak danych o pogodzie. Natomiast jeżeli coś faktycznie jest tutaj, no to zadziała nam ten optional binding, to jest tylko o krok optional chainingu. No i nic się nie wykonało, ponieważ tu nie mamy jeszcze żadnych instrukcji, ale co jest bardzo ważne, wiemy, że w tym miejscu mamy coś takiego jak weather data. Możemy teraz rzucić okiem na to, jaki to jest typ. Przestanie nam krzyczeć, że nie używamy. No jak najbardziej, już mamy tu prawdziwy słownik, nieoprzynalny. Samo byśmy dostali o tutaj. Tak, widać, że to już jest jak najprawdziwszy słownik. Nie ma znaku zapytania na końcu. Chcielibyśmy się dobrać do informacji o tym mieście. Czyli tak naprawdę chciałbym zapytać o to, jakie są dane dla mojego miasta. Obecnie tu mam wpisany Białystok. No i jak to pobiegnę, no to widzę, że znowu mam tutaj kolejną warstwę optionala. Czyli mogę nie dostać żadnych danych. I to już wynika z samego faktu, jak działa API słownika, czyli to, co mówiłem. Słownik nie wie, jakby na poziomie kompilacji, jakie elementy są w środku, więc jest tak napisane to API, że no, możesz poprosić słownik o informacje, których on w środku nie posiada, więc on ci w typie mówi, że hej, mogę ci nic nie zwrócić. Dlatego to jest w optionalu. Pójdziemy poziom dalej. Sprawdzimy, czy mamy ten wpis o mieście. I znowu, iflet. I alternatywa, czyli w momencie, jak nie mamy tego miasta, tak? Czyli else. Czyli zabrakło nam informacji o mieście. I teraz może tutaj wpiszę jakieś inne miasto. Może być miasteczko, nie musi być miasto. Mam informację o pogodzie, dlatego ta część się zadziała. Natomiast w momencie, jak próbowałem wyciągnąć informacje o samym mieście, o pogodzie dla danego miasta, no okazało się, że nie mam takiego miasta. Nie ma takiego miasta w tym słowniku. Jak wrócę do Białegostoku z Supraśla, spoko, wrzoskinka się wykonała, tak naprawdę będziemy w tym miejscu. Tu jest trochę kupa, bo jak zapytam o to, to cały czas mam tu do czynienia z optionalem. A więc no, to API, po prostu jesteśmy na poziomie cały czas tego API słownikowego. Tu czy w ogóle było cokolwiek, tu czy coś nam zwróci. Po raz kolejny muszę to odpakować. Tu tak naprawdę powinno być city, że zabrakło miejsca. Miasta, przepraszam. Tu, że zabrakło wpisu. Tu już mamy ten nasz konkretny wpis. Natomiast jeżeli znowu wrócimy do Supraśla, będziemy trochę tak podróżować. Okej, okay, no to nie ma takiego miasta. A, przepraszam, bo chciałbym do Warszawy, tak? W Warszawie no, nie mamy żadnych informacji o pogodzie, więc to jest ten przypadek, że jest klucz w słowniku, coś z niego wyciągnęliśmy, no ale ta część, no tutaj, gdzie przechowujemy konkretne informacje, no to niestety nic tu nie ma. Z Warszawy do Białegostoku i wiem, że w tych nawiasach odtąd dotąd działa mi to city entry, które posiada informacje o pogodzie. Więc tutaj dopiero mogę się dobrać do tego. A więc tak samo jak mam dla temperatury, dla wilgotności, sobie to pozwolę przypisać, czy skopiować i wkleić.
w momencie, gdy walczymy z wilgotnością, no to powiedzmy chcemy taki komunikat, że ma tyle i tyle procent wilgotności. Jeżeli walczymy z temperaturą, no to chcemy wpisać, że to miasto ma tyle i tyle stopni Celsjusza. Jeżeli nie ma informacji o temperaturze, no to chcielibyśmy tutaj to zobaczyć, więc w tym else dodajemy komunikat. I to samo chcielibyśmy mieć w momencie, gdy nie mamy informacji o pogodzie, no przepraszam, o wilgotności, więc napisałem to tu. Biegniemy w miasto Białystok. No i widać, że mamy w Białymstoku 14 stopni i Białystok ma 70%, czyli ta część nie jest mi potrzebna. Udało mi się dobrać do tej informacji, która jest tu. Jeżeli zmienię miasto, powiedzmy, na Suwałki, które część danych ma, część nie ma, pobiegniemy to jeszcze raz. Widać, że brakuje informacji o temperaturze. Jest to nil, czyli możemy tutaj pisać nil lub non. Ale mamy informację o wilgotności. No i co jest bardzo ważne, to jest to, że tu jest dużo tego kodu. Mamy masę tego odpakowywania i tak naprawdę tu chcieliśmy o tą linijkę i tą linijkę. Cała ta reszta tutaj to jest szum, który utrudnia nam zrozumienie. Co więcej, nawet jak wywalę tą część, powiedzmy, że nie interesują nas te else'y, interesuje nas tylko taka logika, że hej, weź pobiegnij coś w momencie, jak to jest. Jeżeli tego nie ma, to nic nie rób. I to jest lepiej, no ale nie wygląda to super. No po prostu wygląda to koszmarnie. No jeszcze wywalmy te typy. No teraz wyświetliły się tylko te dane, które są. Jeżeli zmienię z powrotem na Białystok, który ma komplet danych, no to zobaczymy komplet danych. A jeżeli zmienię na Warszawę, która nie ma danych, to nic nie zobaczymy. I tak samo nic nie zobaczymy w momencie, jak użyjemy miasta, którego nie ma. Znaczy, Supraś istnieje, tylko nie ma go w tym słowniku. Można tutaj jeszcze to pozamieniać na trochę spłaścić tą strukturę przy pomocy tych przecinków. No, zdecydowanie widać, że dużo ręcznego wyciągania, nazywania tego. Nazywa się naprawdę rzeczy bardzo trudno i w tym momencie wjeżdża na białym rumaku optional chaining. Bo to, co tak naprawdę nam chodziło, to że hej, jeżeli tam jest wartość, czyli to jest ta część optional, to weź mi to wyciągnij. Jeżeli tam jest głębiej jeszcze wartość, to weź to mi wyciągnij. I możemy zrobić taki łańcuszek. Chciałbym dobrać się tylko do temperatury w jakimś mieście. No i optional chaining, tak jak przy optionalu przy typie mieliśmy znak zapytania, no to tak samo będziemy się dobierać, odpakowywać przy pomocy znaku zapytania. Teraz chciałbym wejść tu do miasta, czyli normalnie bym zrobił to tak, gdyby to nie był optional. W tym momencie kompilator już krzyczy value of optional type. No i jeden z fixitów powinno być dodanie change the optional using question mark to access member subscript dupa dupa. Dodało tutaj znak zapytania. I jeszcze sobie wypiszemy na każdym poziomie, jaki to ma typ. Widać, że mam optional. Ok, trochę to dziwne jest, ale wszystko się zgadza, bo my z tego słownika wyciągamy coś, co może być optionalem, a API zwraca nam optionala, więc tego pierwszego optionala wkłada nam do tego drugiego. Więc tu dodamy kolejny znak zapytania. Pozwoli nam się pozbyć tutaj jednej warstwy optionala. Jak dodam kolejny znak zapytania, no to udało mi się pozbyć tych dwóch warstw optionala, czyli już jestem na tym poziomie tej krotki. W tym momencie powinienem móc zawołać temperature. Jak to pobiegnę, no to mi wypisało 14. Natomiast wypisało mi 14, dlatego że no, playgroundy są na tyle mądre, że wiedzą, jak sobie wypisywać, bo to cały czas jest optional. Natomiast nie musiałem robić o tej całej magii tutaj, tego całego pierdolnika związanego z odpakowywaniem, sprawdzaniem, czy to jest. O ta część tu, to jest dokładnie, o może do tej części. To jest dokładnie to samo.
sprawdzam, czy coś będzie, czy w ogóle jest tutaj ten słownik. Jak jest, to wyciągam z niego opcjonalne miasto i tutaj tą opcjonalną krotkę. Jeżeli tu w środku byłby jeszcze jeden poziom optionala, no to byśmy po prostu dodali tyle tych znaków zapytania, ile by trzeba było. Jest to trochę, powiedziałbym, paździerzowate, ale no nic na to nie poradzimy. Taka jest po prostu struktura naszych danych, więc jeżeli tam jest ileś poziomów zagnieżdżeń, no to jest tyle schodków i po tylu schodkach musimy wejść lub zejść. Uzbrojeni w to całe, w to całą magię, możemy napisać to, co mieliśmy wcześniej, już dużo, dużo gęściej. Tak? I to samo z wilgotnością. Okay. I teraz jak to pobiegnę, te drugie printy pochodzą z tych rzeczy tutaj. Co więcej, można jeszcze skorzystać z tego, że te dwa paterny ożenić ze sobą. I może ja już tą część skasuję, żebyśmy widzieli, z jakim miastem pracujemy. Natomiast teraz się pokaże, jaka jest różnica. To samo w pracy. Kopiuję i wklejam kod. I to wszystko tutaj mi pobiegło w momencie, jak interesują mnie dwie te wartości i tutaj pojedyncze wartości. Natomiast, no, żeby cały ten if się wykonał, to miasto musi posiadać informacje o temperaturze i wilgotności. Jeżeli zmienimy to nasze cudo na suwałki, ta część pobiegła, bo tylko ta część posiada wilgotność. Tu musi być, w tym miejscu, musi być informacja o temperaturze i wilgotności i dlatego ten nasz kod, no, niestety nie pobiegł. Tak więc no, trzeba pamiętać kiedy, co, jak można. Widać, że ten optional binding, czyli tą część o tą z if-let, guard-let, połączyliśmy z optional chainingiem, gdzie no, jeżeli ta struktura byłaby głębsza, to byłyby jeszcze jakieś inne propertasy, no to byśmy po prostu szli dalej po tym znaku zapytania, tak głęboko, jak potrzebujemy, bez tworzenia tej jakże drzewiastej struktury. Jest jeszcze jeden sposób, żeby się dobrać do tej wartości. Okazuje się, że jest taka funkcja, która się nazywa map i ona jest zdefiniowana na optional. Wystarczy, że tutaj sobie napiszę .map, zacznę te nawiesiki. Tutaj sobie nazwę tą wartość, jakbym chciał, aby była nazywana wewnątrz bloku. I tą samą magię zrobię dla wilgotności. Czyli struktura jest identyczna. Tu nic się nam nie pokazało, natomiast efekt uboczny widać w konsoli. No, został pobiegnięty ten fragment. Jeżeli zmienię znowu miasto na Białystok, no to mam informacje o jednym i o drugim. I co jest bardzo fajne, ten optional chaining i ta mapa jest bardzo bezpieczna na tej zasadzie, że jeżeli będziemy pracować z czymś, czego nie ma, na przykład Supraś, to nic się nie wydarzy. Aplikacja nam nie skraszuje, jeżeli jest wartość, to będzie obsłużona, jeżeli nie ma wartości, to nie będzie. I tak naprawdę no 90% kodu to jest taki kod, gdzie idziemy przez tą ścieżkę i te dane są. Jeżeli ich nie ma, to nic nie robimy i to chcemy osiągnąć. Natomiast ta składnia, no, trzeba przyznać, jest dużo, dużo, dużo bardziej gęsta, czytelna w porównaniu do takiej ścieżki z optional bindingiem. Okej, okay, przekonałeś mnie. Zdecydowanie lepiej się czyta i lepiej się tworzy taki kod po pokazaniu tak rozbudowanego przykładu, jak pokazałeś za pierwszym razem. To jest często spotykana składnia, więc na pewno oczy się na nią opatrzą, a takie duże zagnieżdżenia to można w pewnym sensie powiedzieć, że to jest antypattern w kodzie. Po prostu ciężko się czyta, ciężko się śledzi logikę. Ludzie mają tą właściwość, że lubią liniowe rozumowanie, a dzięki temu właśnie mamy, no, nawet w jednej linijce to się wszystko zmieściło. Więc jest dużo prostsze do ogarnięcia, dużo gęstsze w paru linijkach. Super, dzięki. Dzięki, do zobaczenia.